Polska to dobre miejsce do życia i pracy. Tak uważa coraz więcej obcokrajowców. W naszym kraju legalnie zatrudnionych jest już blisko 1 000 000 Ukraińców. Założyli już prawie 3 000 firm. Rocznie dokładają do naszego budżetu około 400 milionów złotych. Dziś poznamy historię firmy Słowianka, założonej przez Natalię i Siergieja Larin. Prowadzą centrum szkoleniowe dla przyszłych i obecnych stylistek paznokci. Mają też własną gamę produktów dla tej branży. Dlaczego wybrali akurat Kraków? Kraków ogólnie bardzo fajne miasto, spodobało mi się od razu, powiedzmy, bo byliśmy tu na początku z żoną na szkoleniu, zaprosili nas pierwszy raz do Krakowa akurat. Zakochałem się w to miasto i przez to wynikła taka decyzja później zostać jednak w Krakowie, bo objeździliśmy tak wszystkie duże miasta w Polsce, no ale jednak zatrzymaliśmy się w Krakowie, bo jest piękne. Przyczyna też przyjazdu tutaj była też moja mama, która jest Polką, więc dlatego powróciliśmy, można powiedzieć, do korzeni, do Polski. I ona też zdecydowała, że jednak Kraków bardzo by chciała jednak mieszkać w Krakowie. No może to dlatego tak wybraliśmy, no. Ale nieraz nie żałowaliśmy. Prezes Słowianki bardzo docenia prowadzenie biznesu w Polsce, porównując do warunków, które są obecnie na Ukrainie. Jeszcze bardzo daleka droga przed Ukrainą, żeby dojść do nawet tego, co teraz jest w Polsce. Nie patrząc na to, na ZUS-y, na urzędy skarbowe, na wszystko, jednak to jest potrzebne i to jednak wypracowuje ten porządek między wszystkimi. Skąd zatem wzięła się nazwa firmy Słowianka? Tak jak jesteśmy w Polsce, ogólnie chcieliśmy połączyć etnicznie to. I tu nie było lepszego rozwiązania jak Słowianka, bo jednak Słowianka to jest ta słowiańska uroda, która jest doceniana przez cały świat. To słowiańskie dziewczyny, kobiety, to wszystko wiąże się z tym beauty. I postanowiliśmy też pójść tutaj przeciwko jakimś tam stereotypom zbudowanym, że jeżeli firma paznokci, to musi być nails tam czy nie. Chcieliśmy zrobić coś całkowicie inaczej. Natalia Larina swoim fachem zajmuje się od dzieciństwa. Przez wiele lat kształciła się i zdobywała liczne nagrody i wyróżnienia. Obecnie cały swój czas poświęca na prowadzenie szkoleń. Pojęcie dobrej stylistki, osoby, która umie naprawdę dobrze wykonać swój zawód, to jeszcze nie znaczy, że ta osoba umie też szkolić, bo to jest zupełnie troszkę coś innego, tak? To trzeba też lubić ludzi, to trzeba tłumaczyć wszystko kilka razy od podstaw. Słowianka nie odgapia kursy, które gdzieś tam ktoś wymyślił albo wprowadził. Tutaj cały czas powstają nowe produkty, nowe systemy, więc to, można powiedzieć, że ten etap, co teraz jest, to jest tworzenie historii właśnie tego światu paznokci i tego zawodu jako zawód faktycznie, tak? Więc my staramy się nie kopiować kogoś, staramy się wymyślać kursy nasze autorskie, nasze podejście, więc to, co my robimy, nie jest to samo, co robią inni. Przy stylizacji paznokci ograniczeniem jest tylko wyobraźnia. Skąd zatem czerpać inspirację? Ja staram się po prostu ją czerpać z innych źródeł, z innych rzemiosłów, z innych w ogóle zawodów i przekładać, oczywiście przekształcając na nasz świat paznokciowy, tak, na nasz zawód. I to jest bardzo fajne, wprowadzać coś zupełnie nowego, które gdzieś tam jest, ale nie w paznokciowym świecie, tutaj raz przekształcić, dopasować, dorobić coś, nie przerobić i powstaje to na paznokciach. Naprawdę inspiruje wszystko, od ubrań do obrazów, do jakichś obrazów malarzy, do tapet, do na przykład, nie wiem, w jakiejś kawiarni kawę i piękną filiżankę już ci może zainspirować jakimś zdobieniem albo stylem, który możesz pójść, tak? Więc naprawdę bardzo dużo, grafika komputerowa, bardzo dużo w internecie można znaleźć inspiracji, coś z czymś połączyć i coś powstaje nowego. Ze Słowianką współpracuje wiele polskich gabinetów kosmetycznych. Niezwykle doceniają oni kunszt Natalii Lariny. Weszłam we współpracę ze Słowianką, kiedy tu przyszła przedstawicielka Madzia i pokazałam jej pracę. Jak ja to zobaczyłam, to już wiedziałam, że ja tam chcę być na tych szkoleniach, że chcę dotknąć tego, poczuć. Jest osobą bardzo cierpliwą, jeśli chodzi o naukę, na pewno.
ciepła, wspaniała osoba, tworzy bardzo rodzinną atmosferę w ogóle w Słowiance. Naprawdę fajnie się tam wraca do nich na szkolenia. Świetnie się też w ogóle z nimi współpracuje, jeśli chodzi o kontakt. Ja nie muszę się martwić, że o czymś sobie zapomnę. Oni o mnie pamiętają. Z firmą Słowianka już współpracujemy od ponad półtora roku. Bardzo się nam podoba i czekaliśmy, kiedy pani Natalia, założycielka tej firmy, zacznie wypuszczać te produkty na rynek polski. I w końcu doczekaliśmy się. Produkty, z których korzystam, to lakier hybrydowy u nas, żele, pigmenty kolorowe do zdobień lakierów. Podobają się nam lakiery przez to, że są bardzo dobrze napigmentowane. Praca nimi jest bardzo wygodna dla nas, jako dla stylistek. Ładnie się rozkładają na paznokciu. Pędzelki, które są w tych lakierach użyte, są tak zrobione, że oni otulają płytkę paznokcia pięknie i nie rozkłada się wachlarz ostro, tylko tak delikatnie zbiera te kolorki prowadzących w dół. Produkty do stylizacji dziś, a kiedyś to całkiem różne światy. Bardzo mocno się zmieniło, bardzo dużo nowych produktów doszło i systemów, które zupełnie się odróżniają. To, co było 7-5 lat temu, w ogóle się teraz nie używa. Jeżeli używa się to w bardzo małych ilościach, bardzo małym takim procencie, to się zmienia co 3 miesiące w naszym teraz zawodzie. Co 3 miesiące są nowe produkty, nowe generacje, które są ulepszone, ulepszone wersje na przykład poprzedników, więc na to co 3-4 miesiące trzeba na przykład, ja uważam, przychodzić na jakieś podwyższenie kwalifikacji, żeby się nauczyć pracować na nowych produktach i zobaczyć, dlaczego są ulepszone, dlaczego są lepsze, a wszystko jest skierowane właśnie, żeby klienci mieli ładniej, tak, żeby mieli dłużej i żeby mieli w krótszy czas. W Słowiance dużą wagę przekłada się do dobrej organizacji pracy. Ja jako PR menadżer tej firmy mogę powiedzieć, że współpraca z szefem układa mi się bardzo dobrze. Jest to bardzo wymagający człowiek, ale to jest zresztą tak samo jak Natalia, obydwoje. Natomiast są to ludzie, którzy wymagają dużo od innych, ale także od siebie i to jest zauważalne. Takich ludzi najbardziej się ceni, którzy wszystko stworzyli od podstaw i jeżeli nie byliby wymagający, myślę, że teraz nie byłoby Słowianki. Dowiedzmy się zatem, jakie zdobienia paznokci będą modne w tym sezonie. Przeważać w tym roku, tego lata, będą neony, bardzo nasycone neony, zdobienia z neonów. No i na przykład w zeszłym roku też były neony, bo to jest takie kolorowe, bo to jest takie letnie, wakacyjne, ale w tym roku jeszcze się dołączą pastelowe neony. To są takie troszkę łagodniejsze odcienie neonów, bardziej jasne, oczywiście mocno, mocno wyraźne i takie nasycone, ale przy tym delikatnie łagodne, takie troszeczkę jakby zniwelowane taką, z taką bielą. Jak podkreśla prezes Słowianki, prowadzenie i rozwój firmy w Polsce to dla niego najlepszy wybór i początek ekspansji do innych krajów Europy. Zaczęliśmy od Polski i bardzo mocno budujemy tu jednak ten fundament, tak, bo ta firma powstała w Polsce, te produkty są z Polski i musimy bardzo mocno ustabilizować naszą pozycję na rynku polskim, ale jak najbardziej mamy bardzo dużo zgłoszeń zagranicznych i już tworzyliśmy centrum szkoleniowe w innych państwach. Bardzo szeroko patrzymy na wszystko, co robimy i tu nie mamy jakichś granic przed sobą, a chcemy to rozwijać jak najszerzej, najlepiej. Jak widać w oficjalnych statystykach, Polska jest ciągle atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów zagranicznych, którzy widzą w naszym kraju potencjał do zarabiania. Wielu takich przedsiębiorców wybiera nasz kraj nie tylko, by prowadzić tu biznes, ale też po to, by rozpocząć nowe, lepsze życie. Państwu jeszcze przypominamy, że nasz program można oglądać też na stronie kraków.tvp.pl oraz mobilnie w aplikacji TVP Stream. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.